Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór. Ja jestem Edwin i witam was w kolejnym odcinku z gry Doom, gdzie poprzednim razem ścigaliśmy niejaką Olivię Pierce, która chciała otworzyć portal między naszym światem, ich światem, a piekłem. Co niestety, jak zauważyliśmy pod koniec odcinka, się jej niestety udało. Tak więc prawdopodobnie trafiamy w tym odcinku do piekła i oto nasze zadanie na dziś. Piekielny portal na Marsie jest otwarty, znaczy znów jest otwarty i właśnie miałem rację, że to było gdzieś na Marsie. Tkwisz teraz gdzieś w innym wymiarze i nie masz jak powstrzymać demonów przed pochłonięciem naszego świata. Zabijaj wszystko, co zobaczysz i znajdź drogę powrotną na Mars. Czyli w sumie z wyjątkiem tego, że przenosimy się z Marsa do piekła, to nasze zadanie absolutnie się w ogóle nie zmieniło w najmniejszym stopniu. W płomienie! No, najważniejsze pytanie, czy ja dostanę całą amunicję, jaką będę potrzebował? Nie, oczywiście, że nie. Wyrzutnia rakiet, ciężki karabin. Nie mam amunicji do shotguna. No to powiem szczerze, że czuję się troszeczkę goły w takiej sytuacji. Że moja ulubiona broń została pozbawiona jakiejkolwiek amunicji. Aleś ty brzydka skało. Wydawało mi się, czy tam coś skoczyło, przeleciało, czy raczej to było po prostu jakiś fragment popiołu, który sobie przeleciał przez ekran. Nie wiem. I mam nadzieję, że szybko się nie dowiem. No dobra, mamy amunicję, to znaczy, że pewnie za chwilę zacznie się jakaś rzeź. Wstawimy do grobowca urządzenie do tworzenia portali. Słupy świetlne oznaczą drogę. Okej, brzmi interesująco. Czy ja tu wejdę? Nie, tu nie wejdę. Czy ja mogę prosić jakąkolwiek amunicję do shotguna? Myślę chyba, że nie. No nic, dobra. Czy mogę wejść w interakcję z tym kamieniem? Nie, coś na górze jest. Tylko czy ja na górę się wdrapię? Też tak śmiem troszeczkę, przyznam szczerze, wątpić. No nic, tam już jakieś pachoły widzę. Ale przejdźmy trochę dookoła i powoli. O, kolejna broń. Bardzo chętnie sobie wezmę, jak żeby inaczej. Cóż to? Działko Gaussa. Okej. Okay. Dobra, czy jest sens sprawdzać, jak na nich działa? Raczej nie. Niestety poszedł chwilowy drop FPS-ów. Mam nadzieję, że za długo się on nie utrzymał. I obstawiam, że to wszystko wina... Obstawiam, że to wszystko wina tymczasowej minimalizacji gry, którą musiałem wykonać. I pewnie z jej powodu będą czasami się zdarzały jakieś nieprzyjazne, jak dla mnie, jak i dla was, chwilowe dropy klatek. O, ja tam widzę pancerzyk. Pełny pancerzyk i to jakieś części pancerzyku. To czy jest sens zbierać tamten cały? Raczej nie. Dobra, Bysior nie żyje. O, cześć frajerze. Jak ja tego drania nie znoszę. Ci dam kurna do mnie z rakiet strzelać. Panie, człowieku. Demonie właściwie, nie człowieku. Zdajesz sobie sprawę, z kim masz do czynienia? Zdajesz sobie sprawę, że tylko ja mam wyłączny... marketing na to, żeby... Nie marketing, monopol chyba. Mam wyłączny monopol na strzelanie do was z rakiet. W drugą stronę być tak nie może i się na to nie zgadzam. Dobra, tu jest raptem ten... pachoł. Dobra, pancerzyku zbierać nie muszę. Co to właściwie jest? A to chyba grubcio. To mi definitywnie wygląda na grubcia. Trochę amunicji do karabinu. Mogę tu zajrzeć? Nie, nie mogę, oczywiście, że nie. Znaczy zgaduję, że pewnie będę mógł za jakiś czas, bo coś tam zrobię gdzieś tam po drodze, co otworzy mi tamto przejście, co otworzy mi jeszcze tamto wcześniejsze i tak dalej, i tak dalej. Słyszę coś ciężkiego i dużego. Ha, już wiem co to jest, to ciężkie i duże.
Dobra, w ogóle mam też nagle całą amunicję do mojej strzelby. Dobra, nie wiem na jakiej zasadzie właściwie działa to działko. Ale działa całkiem przyjemnie, przyznam szczerze. Dzień dobry. Dobra, może po prostu go potraktuję taktyczną rakietką. Jeszcze mogę mu zrobić... Mogę mu wyrwać jakiś organ i wepchnąć mu go prosto w gardło. Tego to chyba jeszcze nie grali. Jeśli mam być szczery, to ja ani trochę nie narzekam. To było niezwykle brutalnie satysfakcjonujące. Podobnie jak to, ja pierdzielę. Ino poszedł na strzał i to mi się podoba. O, cześć stary. Dzień dobry. Ej, dobra, ta super strzelba jest naprawdę skuteczna na niektórych z przeciwników. Właściwie wstępnie, że ta super strzelba jest tak, jest niezwykle efektywna na każdy rodzaj przeciwnika. No tylko problem polega na tym, że nie jest taka łatwa do wykorzystywania non-stop, ponieważ ma dosyć ograniczoną amunicję. I sam nie jestem pewien do końca, jak wygląda amunicja do jej zbierania, żebym mógł sobie ją zebrać gdzieś po drodze ewentualnie. Także lepiej jej nie nadużywać. Tylko czy ja się wystrzeliłem ze wszystkich... Nie, dobra, mam naboje do strzelby, z których się zaraz i tak pewnie wystrzelam, bo nie mogłem trafiać oczywiście, jak żeby inaczej. Bo mój cel jest równy zeru. No, ale cóż, bywa i tak. Dobra, miałem powiedzieć, że to już są chyba wszyscy, ale niestety się, jak widać, myliłem. I jak widać, na razie im nie śpieszę do tego, żeby to byli wszyscy. Dobra, działko to nie, ale super strzelbę sobie bardzo chętnie użyję na tym kole, widzę. I do widzenia. Ja tak coś czułem, że widziałem po drodze jakiegoś drugiego tego pysiora. Ale super strzelba na nich jest cholernie skuteczna. Wydaje mi się, że to jest nawet lepsza broń na nich, aniżeli wyrzutnia rakiet. Serio, mam wrażenie, że zadaje im znacznie więcej obrażenia, aniżeli rakieta. Ale czy będę naszego z tego powodu? Ależ skąd? Wręcz przeciwnie, bardzo mi się to podoba. Dobra, to mi otworzyło jakieś kraty. Wiedziałem, że zdobędę tutaj po drodze jakiś artefakt, bądź przełożę jakąś dźwignię, która mi otworzy przejście tam. Tylko teraz jak tam wrócić? Normalnie, wystarczy się wspiąć, no. Ba, oczywiście, że tak. Dobra, coś mi tu wyskoczy? Nie, pancerz mam pełny. Zostało mi tylko zostawić czaszeczkę i wbijamy do środka. Niech się otworzy oko Agamotto. To mocno przypominało oko Agamotto, szczerze powiedziawszy. Dobra, granatów mam full. Czy zależy mi na robieniu tych wyzwań? W pierwszej erze. A nie, to nie jest wyzwanie. Bitwy, gdy pierwszy raz położyły się cienie. Przetrwał jeden, spalony żarem Armagedonu, z duszą zbrukaną i wypaloną przez piekielne ognie, bez nadziei na zbawienie, wybrał drogę wiecznego cierpienia. Żarłoczna nienawiść nie pozwoliła mu znaleźć ukojenia. Przepełniony szałem krążył po równinach cienia, szukając zemsty na mrocznych władcach, którzy go oszukali. Nosił koronę strażników nocy, ci zaś, którzy skosztowali ostrza jego miecza, zwali go zabójcą zagłady. Zabójca zagłady? Czyżby mówili o nas? To jest sobie dobre pytanie, czy ten Dungaj, którym my gramy, to jest ten sam Dungaj, który był w... innych historii, to jest jakby część dalsza, czy to jest po prostu remake i to jesteśmy jakimś świeżym Dungajem. Nad tym się nawet nie zastanawiałem, szczerze powiedziawszy. A to jest nawet dosyć dobre pytanie.
Bo jeśli my jesteśmy tym samym Dungajem co kiedyś, który rozwalał już wszystkie te durne demony, to powinniśmy mieć całkiem niezłą renomę tutaj. Powinni się nas obawiać, powinni wiedzieć, z kim mają do czynienia. Powinni czym prędzej uciekać na nasz widok. Albo z drugiej strony powinni właśnie chcieć nas mordować, a wszystkie potwory tutaj dookoła uskuteczniają całą tą teorię. Dobra, powoli. Najpierw to cholerstwo. Wow. Dobra, jestem ciekawy, jak bardzo na to cholerstwo będzie skuteczne to działo na przykład. Dobra, nie do końca mi chodziło o to, żeby spaść na dół. Naprawdę nie tego oczekiwałem. Okej, na dwa strzały to padło z tego działa. Właśnie przez chwilę zapomniałem, jak to określić dobrze. Chciałem się wycofać przed jednym bysiorem i wlazłem prosto na... chłopaki, czy was tutaj nie jest troszeczkę za dużo, że tak się zapytam? Takie szybkie, taktyczne pytanie. Nie jest tutaj was za dużo? Bo ja bym powiedział, że jest tutaj stanowczo za dużo. Kurna, trzy bysiory naraz w jednym miejscu, no chyba ich porżnęło. No toż to chyba jakiś po prostu istny żart. Dobra, gdzie jest moja wyrzutnia rakiet? Nie chcę marnować tego działa na nich, ponieważ jest słabo skuteczne w ich wypadku. Dobra, ja mam w sumie wrażenie, że ona będzie ich respić non-stop, więc w sumie przydałoby się chyba ją wyeliminować na pierwszym miejscu. W takim razie ja poproszę moje działo, nazwijmy to działo fuzyjne. Gdzie to uciekło teraz? O coś się cały czas blokuje, za każdym możliwym razem, kiedy podskoczę gdzieś, o coś się nagle blokuje, on tak się zatrzymuje w miejscu. Dobra, temu mówimy do widzenia, niech się autuje. Poproszę wyrzutnię rakiet. Dobra, jeden kolega nie żyje i chyba to był już ostatni bysior. A przynajmniej mam taką nadzieję, że to był ostatni bysior, bo jak kurna jeszcze gdzieś zostało ich kilku, to ja mogę mieć przewalone. Okej, dobra, przyznam szczerze, że to była trochę bardziej skomplikowana i wymagająca walka, niż się spodziewałem, że mogłoby być. Niewiele brakowało, abym tutaj stechnął. Co ani trochę, przyznam szczerze, mi się nie podobało w najmniejszym możliwym tego słowa znaczeniu. Dobra, pancerzyk zdobyty. Także wchodzimy do kopalni, jaskini. Dobra, piła jest wymaksowana. Co do mnie strzela? Halo? A ona sobie do mnie strzela. Dobra, trup? Trup. Czy ja mam zejść na dół? To jest dobre pytanie. Chyba nie. A może? W sumie wygląda na to, że tak, bo jakiejś innej trasy tutaj aniżeli w dół nie widzę. Wait a second, właśnie, się czułem, że miejsce wygląda dosyć dziwnie znajomo. I już wiem czemu, po prostu otworzyła mi się właściwie droga tutaj. O, coś się znowu zablokowałem po drodze, god damn it. Chodź, po kiego wała ja tutaj właściwie przylazłem? Czy ja coś przeoczyłem po drodze? Chyba coś przeoczyłem po drodze. Może na górę muszę się wspiąć tutaj, gdzie jest ten pancerz? Nie, bo tutaj nie było pancerza, tylko było to. I to otworzy mi teraz wrota, oczywiście. Dobra, ma to sens. Cześć, chłopaki.
Na razie, chłopaki. A to jest jeszcze kilku. Dobra, dla mnie to nie problem. Trzepnę jednego, trzepnę drugiego. I zaraz będzie po sprawie. To jest jakiś portal, z który na razie nie chcę przechodzić, bo chcę sobie pozbierać wszystko, co mogę. O, zabawkowy Dungaj. Dzień dobry. Urocze. Model upiora. Pan astronauta. No dobra, niech będzie, że to astronauta. Wygląda jak Dungaj, tak czy siak. Aha, dobra, się mogę ewentualnie cofnąć po prostu. No dobra, spoko, można i tak. Czaszeczka. Niebieskiego przejścia to ja jeszcze nie widziałem nigdzie dookoła. Dobra, w którym ja w ogóle jestem miejscu? Aha, ja się po prostu znowu wróciłem. Dobra, ja się powoli gubię w tym miejscu, przyznam szczerze. Bo raz mi każą iść do przodu, za chwilę się każą mi cofać, kurna. I powoli przestaję ogarniać, w którym ja jestem miejscu i po co. A po coś nowego znowu? A, to są czwórne obrażenia, a nie nieśmiertelność, goddammit. To bym się za chwilę władował. Ja przez chwilę byłem przekonany, że mam teraz ten, nieśmiertelność przez chwilę. Ale całkowicie pomyliły mi się ulepszenia. Ani mi się was, stary, ani mi się was, dziękuję. Dobra, żyćko z wielką przyjemnością sobie przyjmę. Aha, ja tutaj będę musiał się dostać. Dobra, przynajmniej już wiem, gdzie będę musiał szukać później drzwi. Może nie powinienem tak na jolo zeskakiwać nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co? Zwłaszcza, że ostatnio się dowiedziałem, że mimo wszystko fall damage w tej grze jest. Dobra, ja tam widziałem Bysiora chyba jak zbiegał, dokładnie tak. Także ja poproszę moją super strzelbę. Oraz naszego dużego kolegę, tam jest ten duży kolega. Cześć stary, jak leci? No w tej chwili to ja poleciałem. Halo? To jest ten sam, czy tamten gdzieś zniknął, nagle wyparował po prostu. Wytrąciłem go z równowagi, miałem okazję go wyeliminować, ale on nagle zniknął. Coś mnie cały czas... Czym ty do cholery jesteś? Co jest twoim słabym punktem? Czy naprawdę ta gra za każdym razem musi wprowadzać coraz to bardziej denerwujących przeciwników? Ale nie są jakąś wielkim zagrożeniem, ale oni są irytujący, to tak w piździec bym powiedział. Dobra, na tego pana to ja poproszę wyrzutnię rakiet. Wydaje mi się, że w jego wypadku to będzie najskuteczniejsze. Albo i nie. Dobra, to już był dźwięk moim zdaniem wzorowany na Transformersach. Serio? Autuj się, stary, goddammit. Jakby mnie wszyscy wnerwiacie już powoli. Dobra, ten nie żyje. Ja serio muszę chyba sobie zwiększyć DPI w tej myszce. I chyba nawet to zrobię w chwili obecnej. I żegnam pana. Do widzenia i proszę mi tu nie wracać. Coś kurna ryknęło, przez chwilę myślałem, że jakiś jeszcze kolejny przeciwnik wylezie za chwilę na mnie. Dobra, to niech się otwiera. Ja bym się chciał jeszcze tak taktycznie i na szybko rozejrzeć. Czy gdzieś nie ma żyćka? Tu jest żyćko, także sobie chętnie go trochę wezmę. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. Amunicja też jest trochę rozsiana jeszcze po okolicy. Więc grzechem byłoby tego wszystkiego nie zebrać. Okej, benzyna, o! A coś myślałem, że za chwilę coś na mnie wyjdzie za chwilę.
Teraz z tego co się orientuję, to życie już sobie nie powiększę, bo mam chyba życie już na full w chwili obecnej. Tak, życie jest na full, to w takim razie pójdźmy teraz sobie w amunicję. Wydaje mi się, że pancerz jest, jakby to powiedzieć, najmniej potrzebny w chwili obecnej. Okej, nie sądzę, żeby to był normalny przeciw... Dobra, to jednak są normalni przeciwnicy. Myślałem, że kurna te wszystkie krzyki, piski, jakieś inne okrzyki godowe... To będzie jakiś dokoksany boss, ale jednak się myliłem. Dobra, to działko fuzyjne, czy jakie to jest tam w ogóle działko, jest naprawdę skuteczne i na te hybrydy teleportujące się, i na tych grubasów. Ja chromole, jeszcze znowu jakieś dziwactwa inne. Co to jest? Ja pierniczę, czy oni muszą się tak rozchodzić we wszystkich możliwych kierunkach? Wypierdzielaj ode mnie! Serio, gdyby oni przynajmniej w jednym miejscu wszyscy, z jednego miejsca wszyscy wychodzili, to byłoby, to nie byłoby jeszcze aż tak źle. Ale to jest tak, bo skupiasz się na jednym przeciwniku, który wychodzi ci od ryja i nagle się okazuje, że masz 5 na plecach jakiś. I też takich dokoksanych. Także ja z takiego układu podziękuję, chłopaki. Dobra, trochę nie tego chciałem użyć na nich, ale dobra, jak już się użyło, to mówi się trudno i idzie się dalej. Znaczy stąd zebrałem wszystko, co mogłem ewentualnie zdobyć? Chyba tak. To muszę jakoś otworzyć. I jak rozumiem... Do otwarcia tego w chwili obecnej zmierzam. Opa! To mógł być błąd, to mógł być błąd i... wiedziałem, że to się tak kurwa skończy. Co mnie teraz zablokowało w powietrzu? No na elektrospolską. Zablokowało mnie, bo oberwałem, czy kurna całą się jakiś, nie wiem, teksturę zablokował. O ja pierdolę. Okej, dobra. Teraz to podejście wyszło mi ewentualnie gorzej niż przed chwilą. Ale na szczęście tu jest trochę życia. Dobra, spróbujmy to zrobić w ten sposób, może dzięki temu nic mnie teraz nie zablokuje w głupi sposób. No teoretycznie mógłbym tam doskoczyć, wydaje mi się. Ale w praktyce może nie próbować drugi raz tego robić. A to przynajmniej mamy też trochę amunicji do tego. Dobra, gdzie ja wylazłem, po co, dlaczego? Raczej ten dzban ma jakiś słaby punkt. Moje nożem się kurna unosi, lata za mną jak debil. Ja nawet nie wiem, w co ja mam mu strzelać, ani właściwie czym najlepiej w niego strzelać. Może shotgun będzie na niego skuteczny w jakiś sposób? Chyba nam takiego, co by kurna shotgun na niego wystarczył. Albo to moja wyobraźnia. Dobra, będę szczery, ale ta gra powoli robi się irytująca. Na początku taki chaos, jak po prostu wszystko latało dookoła ciebie, było w porządku, ponieważ ci przeciwnicy w relatywnie szybki sposób ginęli. Teraz jak musisz się wyzbyć absolutnie całej amunicji, do wszystkiego co posiadasz, żeby pozbyć się tych wszystkich pachołów, Powoli robi się to irytujące, zwłaszcza, że w każdej chwili wychodzi na ciebie jakiś bysior, gruby. Teraz dochodzą jeszcze te lewitujące frajery, te czaszki, które nagle na ciebie wpadają i wybuchają. Te kripole, kurna, z tymi plecakami odrzutowymi. Te dziwne banshee. Dostałem minigana.
Okej, okay, dobra. Nic nie mówiłem o denerwującej grze. Nic nie mówiłem. Cofam wszystko. Przepraszam. Odwołuję wszystko, co przed chwilą powiedziałem. Nie, dobra, oczywiście nie odwołuję, bo kurna dalej będą mnie irytować. Obstawiam, że kurna... Teraz mam Gatlinga, czyli teoretycznie najpotężniejszą broń, jaka może być. Ale mam dziwne wrażenie, że ten Gatling będzie w porównaniu... dla nich jakoś niezwykle słaby. Właściwie dokąd ja mam teraz iść? To jest w chwili obecnej bardzo dobre pytanie. W którą stronę mam się udać i po co? No jakoś muszę otworzyć te wielkie drzwi. Tylko że tak się w taktyczny sposób zapytam, jak je otworzyć. Myślę, że to jest najlepsze możliwe pytanie. Byle kurna nie wpaść w jakąś przepaść za chwilę. Odbycie zbyt ciekawskim. To jest jakaś platforma, która niby się unosi, ale jak miałbym na nią skoczyć niby? Tak, hold up, to jest jakiś boost. Boosta na razie nie potrzebuję, ale będzie dobrze zapamiętać, że gdzieś tutaj taki buścik jest. Czy dobra rada tam doskoczyć? Szczerze powiedziawszy, śmiem trochę wątpić w to. Na górę też raczej się nie wdrapię. Aha, dobra. Chyba kumam. Chyba zajarzyłem. Czy mam rację? Zaraz się przekonam. Tak, dobra, definitywnie mam rację. Tylko byle teraz nie spaść w przepaść w jakiś naprawdę durny i żałosny sposób. Bo tylko tego by mi brakowało. Dobra, przełączmy się powiedzmy na zwykłą strzelbę na razie. Bojowa muzyka. Oczywiście, zaczynamy kolejne rozpierniczenie demonów dookoła. Okej, to co nam będzie towarzyszyć w dzisiejszym spotkaniu? Dobra, już słyszę Banshee. Nazwijmy to taktycznie Banshee. Od razu mi na pysk wyskakuje ten frajer, który ma zasięg kurna długości 2 metrów. Jest laserowy frajer. No ja pierniczę, no. Porozstawiają się jedno przez drugie, żeby tylko utrudniać mi życie jeszcze bardziej podczas eliminowania innych denerwujących mnie przeciwników. No ja się tak bawić, chłopaki, z wami nie będę. Dobra, a właściwie co się kurna będzie? Gdzie mój Gatling? Przyszedł od razu dzień dobry na wpierdol taktyczny. Elbyskido wlazł mi prosto właściwie kurna na ostrzał. Czy zdążę jeszcze tego ubić? No niestety nie. Po cichu liczyłem, że jednak się uda, ale jak widać nie można mieć wszystkiego. Na szczęście te dzbany, kiedy robię już jakąś taktyczną eliminację, na chwilę się wszyscy dookoła uspokajają. Żeby po prostu pozwolić mi wszystkich wyeliminować dookoła. Dobra, weźmy pancerz. Ci da mnie kurna blokować te frajerze jeden. A masz. Serio, naprawdę nie jestem pewien, jaka broń jest na kogo najbardziej skuteczna. Może powinienem, nie wiem, zajrzeć do jakiejś wiki z Dooma i zobaczyć i sprawdzić, czy nie ma gdzieś napisane, jaka broń jest najskuteczniejsza wobec jakiego przeciwnika. Myślę, że to nie byłby nawet taki głupi pomysł. Bo ja w chwili obecnej po prostu biegam i używam wszystkiego po prostu, co mogę używać na danym przeciwniku. A czy to jest skuteczne? Śmiałbym trochę polemizować z tym faktem.
Zwłaszcza, że mam wrażenie, że za chwilę czeka mnie walka z bossem pierwszym. Dobra, to mi się podoba. To może być skuteczne i to może być fajne. Zwłaszcza, że pokazany był Bysior, który zginął od strzału w głowę, więc mogę się tym sugerować, iż może to całkiem nieźle go dupnąć. A przynajmniej mam taką nadzieję, że to może go nieźle dupnąć. To było creepy. Dobra, coś mi się wydaje, że to jeszcze kawałek do bossa jest. Co to jest do cholery? I czemu to się z nimi bije? Okej, dobra, całkowicie to sfakapowałem. Dobra, zobaczmy, czy dam radę tego... W ogóle mi zastanawiam, czy ja muszę z nim walczyć, czy ja może po prostu powinienem jakoś, nie wiem, przejść obok niego? Dobra, zaczynam mieć wrażenie, że chyba jednak nie. Dobra, zbierzmy stąd wszystko, co tylko mogę. Okej, kolega widać naprawdę niezadowolony z tego faktu, że tak zacząłem do niego strzelać. Jakie cudem w ogóle to do niego nie sięgnęło? Papa. A nie, tylko nie to cholerstwo. Tylko nie to cholerstwo. Gdzie jest moje działko fuzyjne? Nie to. To będzie to. Czysta satysfakcja z szybkiego morderstwa. Dobra, to już jest lekka to już jest chyba lekkie przegięcie. I chyba trzeba zmienić nazewnictwo, bo to bardziej mi pasuje do Bysiora, aniżeli kurna tamci. Tamci to byli tacy bardziej tancy, a to już jest dopiero Bysior dosłownie. Ale to działo też na niego jest bardzo skuteczne. Nie podoba mi się to ani trochę. Dobra, powoli, pojedynczo, jeden za drugim. Czy sobie na tych by wystarczył pistolecik? No chyba nie. Śmiem twierdzić, iż chyba nie. I wrócił kolega Bysior, dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Gatlingiem. Okej, dobra. Gatling był na niego niezwykle skuteczny, ale szybko się wystrzelał. To może być problem. Dobra, trochę... Okej, I didn't see that coming. Dobra, jak wygląda finisher na nim? Urwanie mu rogu i przygrzmocenie mu nim prosto w pysk. Jeśli on być szczery, czuję się usatysfakcjonowany tym zabójstwem. Okej, dobra, to mi się otwiera tak po prostu. Spoko. Coś się za mną zrespiło? Nie. Ale widzę tu całkiem sporą armię przychlastów. Można sobie na nich trochę życia odzyskać. Gdzie ja nagle wylądowałem? Aha, dobra, się tutaj pojawiłem. Dobra, czaszce podziękuję. Amunicja do strzelby zawsze w cenie. Czemu oni wszyscy nagle zaczynają się tłuc między sobą? I czy ja mógłbym to w jakiś sposób wykorzystać, ten fakt, że oni się tłuką między sobą? Czy grupa właśnie zdechł, czy grupa właśnie spadł?
Dobra, przesuńmy się na jakieś bardziej stabilne podłoże, nazwijmy to. Bo nie chciałbym nagle podczas skoku wylądować gdzieś... najmniej odpowiednim miejscu. Dobra, gatunka sobie zachowam, działo sobie zachowam. Jak mnie zaskoczył! Idź mi z tym pyskiem! Dentysta ze mnie żaden, ale mogę ci wybić parę zębów. Dobra, jak się go pozbyć najlepiej? Zapomniałem, że mam, że wykupiłem sobie opcję, że mogę ich, kurna, paralizować na chwilę. Absolutnie o tym zapomniałem. Dobra, powoli. Ja chcę sobie zdobyć pancerz. I z owym pancerzem powoli się wycofać. Wycofać sobie, w sumie to jest złe określenie, bo raczej chcę iść do przodu. Sorry za te cięcia. Ale czasem trzeba, żeby odejść od nagrywek i... trzeba coś wymyślić, żeby, kurna, materiał nie trwał niepotrzebnej godziny i żeby ludzie nie siedzieli, kurna, oglądając samo krzesło. I menu pauzy, tak? Tak więc cięcia są potrzebne. Po co zużyłem nabój do strzelby na tego pachoła, w sumie to nie wiem. O, tego jeszcze nie miałem okazji zobaczyć. Aha, po prostu wyrwałem mu coś z pleców, trochę jak z tym. To się chyba Venom nazywało w DC? Co sobie ten Bane wstrzykiwał? Żeby rosnąć na sile? Znaczy, coś jeszcze mnie tu czeka. No, w sumie poza ja się głupio pytam, oczywiście, że coś mnie tu jeszcze czeka. Chociaż niewiele mi zostało z tych wskaźników do punktów za zabicia. Także obstawiam, że powoli zbliżamy się do finału poziomu. Co nam tutaj powiesz ciekawego o historii? Kamieniu. W swoich podbojach, w walce przeciw mrocznym duszom potępionych, ukradł swą siłę. Serafinowie zesłali mu na czas tej krucjaty niezwykłą siłę i prędkość. Swą potęgą zaś zgniótł obsydianowe kolumny świątyń krwi. Wyruszył bez cienia litości przeciw bestiom dziewięciu kręgów. Niezłomny, nieugięty, niepowstrzymany zabójca zagłady pragnął położyć kres rządom Krainy Mroku. Normalnie piszą o nas historię. Niesamowite. Jesteśmy aż tak sławni, że nawet demony o nas opowiadają historię swoim dzieciom. Pewnie jesteśmy tym kolesiem, który po prostu przychodzi ten po niegrzeczne demony. Które się nie słuchają swoich demonicznych rodziców. Jestem tego pewien na 128%. Elko mówią, synu, jak nie zjesz tego podwieczorku, to przyjdzie po ciebie Dumga i cię zabije. Jestem pewien na 100%, że tak właśnie jest. Zamknąć ryje, ja pierdzielę. Jak one się drą. Normalnie w czasie walki te wszystkie pachoły dookoła są naprawdę denerwujące, ale jeśli chodzi o... po prostu egzystencję, no to akurat ci są to są po prostu numerami jeden w byciu denerwującymi. Większy pancerzyk. Okej. Pancerz. Od cholery amunicji. Czuję, że będzie grubo. Okej, dobra, myślałem, że będzie grubiej, aniżeli coś takiego, co my tutaj mamy, zwiększone obrażenia, dobra, to mi się podoba.
Dobra, jeden koksu zniszczony. Może jeszcze uda się nam drugiego rozwalić, zanim zejdzie nam ulepszenie. Jak tu nagle dupło coś potężnego. Dobra, coś jeszcze jest. Oho! Dobra, nie do końca się spodziewałem tych tutaj. Ile ich tu jest? Dobra, nie chcę na nich zużywać Gatlinga, ale super strzelbę w sumie chętnie na nich użyję. Bo wydaje mi się, że na nich super strzelba może być skuteczna. Przynajmniej tak mi się zdaje. Albo i nie? Albo i tak? Nie wiem w sumie. Spróbujmy mu walić w łeb. Dobra, walenie w łeb ze super strzelby w jego wypadku jest dosyć, że tak powiem, skuteczne. Dobra, halo. Ty mi się tutaj nie plącz pod nogami, goddammit. Nie wiem, czemu akurat z niego zacząłem strzelać z pistoletu, ale okej, nieważne, why not. No więcej was chyba tka nie miała, przepraszam bardzo. Dobra, dwa takie naładowane strzały w pysk, to wystarczy, żeby ich wyeliminować. Nie zmienia to faktu, że raz, że za dużo czasu tracę, przez co niezwykle i nieprzyjemnie obrywam. Dobra, na nich to ja poproszę Gatlinga. W ogóle nie widzę nagle teraz, gdzie oni są. Tak się tu nagle czerwono zrobiło. Ała! Nawet się kurde zbliżyć nie mogę, żeby go dostrzelić w łeb. Dobra, to na pewno nie będzie skuteczne. To jeszcze jak cię mogę, zaraz zdechnę, nie podoba mi się to. Dobra, wolałbym życie, ale w sumie z pancerza teraz nie pogardzę w chwili obecnej. Dobra, czy są tu jeszcze jakieś pachoły, z których mógłbym ewentualnie życie podkraść? Chyba nie. Albo i coś tam jest, bo coś tam mi się majdało po drodze. Okej. Niewiele brakowało, abym zdrekł. Także w sumie nie narzekam. Wyszło to całkiem sprawnie. O dziwo, przeżyłem z 37 punktami HP. I see what you did. Czyli to faktycznie możliwe jest to, że po prostu jesteśmy tym samym Doomguyem, co przez całe inne gry Doomguyem byliśmy. I po prostu koniec końców skończyło się na tym, że demony nas jakoś zahibernowały w jakimś sarkofagu, który oni przechwycili w jakiś sposób. Co skończyło się na tym, że nas wyzwolili. Co skończyło się kolejną masakrą demonów. Ma to jakiś sens, to się jakoś, powiedzmy, łączy ze sobą w takim chaotycznym, dziwnym, nieposegregowanym sposobie, ale się jakoś łączy, mam nadzieję, że dobrze to rozkminią. No nic, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak będę ci wyszczyć oko, grę będę o tym poinformować, o czym nie wspomniałem na początku odcinka, ale mówi się trudno, a my widzimy się wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!